Twoja telewizja. Mazowsze TV. Stowarzyszenie Cztery Krajobrazy wspólnie z wójtem gminy Campinas podjęło się tego wyzwania, żeby zorganizować tutaj na tej naszej pruskiej ziemi imprezę pod tytułem Dziady Campinoskie i przy okazji też organizujemy pierwszy majówkowy zlot rowerowy. Gmina użyczyła teren, na którym odbywa się ta impreza, jak również jest honorowym patronatem tej imprezy. Jak również kibicujemy jej jak najbardziej. Przygotowaliśmy wiele atrakcji, zarówno dla mieszkańców Campinosu, ale także i mieszkańców Mazowsza, ponieważ licznie odwiedzają nas także osoby spoza terenu naszej gminy, z powiatu, z województwa. I tak od zespołu muzycznego, który nas tutaj zabawia i próbuje słoneczną pogodę przygonić, po wszelkiego rodzaju gry, konkursy, atrakcje pływania łodzią po utracie, warsztaty tematyczne, rękodzielnicze, warsztaty ceramiczne. Smażymy i przygotowujemy dla naszych gości naleśniki. Jest bieg terenowy, trasa terenowa po naszych tutaj łąkach w okolicach rzeki Utraty. Także myślę, że każdy znajdzie dla siebie coś fajnego, ciekawego, atrakcyjnego. Które znalazły się na naszym polu i mam nadzieję będą pełniły swoją funkcję przez cały rok. Zostały wykonane przez uczniów szkoły podstawowej w Campinosie. Pani Małgorzata Osińska wraz z klasą 4A zorganizowała konkurs na stracha na wróble i teraz możemy tutaj podziwiać na tej wystawie plenerowej wykonane przez uczniów szkoły podstawowej strachy, które dzisiaj zostały nagrodzone i laureaci najlepszych strachów otrzymali nagrody, wyróżnienia. Są to imprezy plenerowe, więc zawsze są to imprezy bardzo fajne, udane. Tym razem są połączone również z kocikiem adopcyjnym, ze zbierajmy jak to śmieci, czyli tym, czym gmina zajmuje się też na co dzień w ramach swoich zadań. Przy okazji tej imprezy chcielibyśmy Państwa zaprosić od razu na 2 listopada, ponieważ ta impreza 2 maja to Dziady Wiosenne. Organizujemy cykl imprez pod tytułem Dziady Campinoskie i 2 listopada będziemy organizowali Dziady Jesienne. Jest to impreza dwudniowa. Pierwszego dnia organizujemy atrakcje związane ze Świętem Dyni. Drugiego dnia rajd terenowy, który będzie po naszej gminie biegła będzie trasa tego rajdu, także już teraz zapraszamy do udziału w imprezie, która będzie 2 listopada organizowana w gminie Campinos. Bye.
Twoja telewizja. Mazowsze TV.